Wiesz, że woda występuje w trzech stanach skupienia: stałym jako lód, ciekłym i gazowym jako para. Tak samo jedną funkcję kwadratową da się zapisać w trzech różnych postaciach ogólnej, iloczynowej i kanonicznej. Jedna z nich nie zawsze jest możliwa do zapisania. Która? Tego dowiesz się z tej lekcji. Masz już niezbędną wiedzę, aby zamieniać postać kanoniczną na ogólną i odwrotnie ogólną na kanoniczną. W tym filmie pokażę Ci, jak zamieniać postać ogólną i kanoniczną na iloczynową. Wzór postaci ogólnej to y równa się ax kwadrat dodać bx dodać c. Przykładem takiej funkcji jest y równa się x kwadrat odjąć x odjąć 2. Zamienię tę postać na postać iloczynową. Czy pamiętasz wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej? Postać iloczynowa funkcji kwadratowej to y równa się a razy w nawiasie. x odjąć x1 zamknąć nawias, razy w drugim nawiasie. x odjąć x2 zamknąć nawias, gdzie x1 i x2 to miejsca zerowe funkcji kwadratowej. Czego zatem potrzebujemy, aby zamienić postać ogólną na postać iloczynową? Współczynnika A i miejsc zerowych. Ile wynosi współczynnik A tej funkcji? 1. Zostały do obliczenia miejsca zerowe. To zadanie dla Ciebie. Aby znaleźć miejsca zerowe tej funkcji, należy rozwiązać równanie. X2 x kwadrat odjąć x odjąć 2 równa się 0. Najpierw liczymy deltę ze wzoru b kwadrat odjąć 4 razy a razy c. Mamy minus 1 do kwadratu odjąć 4 razy 1 razy minus 2, czyli 9. Skoro delta jest dodatnia, to funkcja ma dwa miejsca zerowe. Pierwsze liczymy ze wzoru minus b odjąć pierwiastek z delty podzielić przez 2a. Mamy zatem 1 odjąć pierwiastek z 9, czyli 3 podzielić przez 2, co daje nam minus 1. Drugie miejsce zerowe liczymy ze wzoru minus b dodać pierwiastek z delty podzielić przez 2a. Po wstawieniu odpowiednich wartości otrzymujemy 1 dodać 3 podzielić przez 2, czyli 2. Mamy już wszystko, czego potrzeba do zamiany postaci ogólnej na postaci loczynową. Otrzymujemy y równa się 1 razy w nawiasie x odjąć minus 1, zamknąć nawias, razy w drugim nawiasie x odjąć 2. Jedynki przed nawiasem nie musimy zapisywać, a x odjąć minus 1 to x dodać 1. Postać iloczynowa tej funkcji to w nawiasie x dodać 1, zamknąć nawias razy w drugim nawiasie x odjąć 2. Gotowe. Zwróć uwagę, że nie ma znaczenia, czy w miejsce x1 w tym wzorze wstawimy pierwsze rozwiązanie, czy też drugie, wstawiając w miejsce x1 liczbą 2 a w miejsce x2 minus 1 otrzymalibyśmy iloczyn dwóch nawiasów zapisanych w odwrotnej kolejności a wiesz już, że mnożenie jest przemienne. Spójrz teraz na taką funkcję. y równa się x kwadrat odjąć x dodać 4. Aby zapisać tę funkcję w postaci iloczynowej potrzebujemy współczynnika a oraz miejsce zerowych. Współczynnik a to 1. A miejsca zerowe? Aby je odnaleźć, należy rozwiązać równanie x kwadrat odjąć x dodać 4 równa się 0. Współczynnik a to 1 b to minus 1 a c to 4. Liczymy deltę. b kwadrat odjąć 4 razy a razy c dla tej funkcji to minus 1 do kwadratu, odjąć 4 razy 1 razy 4, czyli minus 15. To równanie nie ma zatem rozwiązań, a co za tym idzie? Ta funkcja nie ma miejsc zerowych, czyli nie da się jej zapisać w postaci iloczynowej. Sprawdźmy jeszcze jeden przypadek. Mamy tutaj funkcję y równa się x kwadrat odjąć 4x dodać 4. Naszym zadaniem jest te zapisanie tej funkcji w postaci iloczynowej. Spróbuj to zrobić samodzielnie. Współczynnik A to 1. B to minus 4, a C to 4. Delta równa się minus 4 do kwadratu, odjąć 4 razy 1 razy 4, co daje nam 0. To równanie ma zatem jedno podwójne rozwiązanie, które liczymy ze wzoru minus b przez 2a. Otrzymujemy 4 podzielić przez 2, czyli 2. Spójrz na postać iloczynową. We wzorze mamy x1 i x2. Nigdzie nie zostało jednak powiedziane, że x1 i x2 nie mogą być identyczne. Wstawiamy zatem nasze podwójne rozwiązanie, czyli 2 w dwa miejsca za x1 i za x2. Otrzymujemy 1 razy w nawiasie x odjąć 2, zamknąć nawias, razy w drugim nawiasie x odjąć 2. Iloczyn dwóch jednakowych nawiasów możemy zapisać jako potęgę, Czyli w nawiasie x odjąć 2, zamknąć nawias do kwadratu. Przypadek, gdy funkcja kwadratowa ma jedno miejsce zerowe, skrywa jeszcze jedną tajemnicę. Przeszliśmy od postaci ogólnej do postaci iloczynowej, a tę zapisaliśmy w postaci potęgowania. Zauważ, że ta postać jest jednocześnie postacią kanoniczną. Przypomnę Ci, że jej ogólna forma to, a razy w nawiasie x odjąć p Zamknąć nawias do kwadratu dodać q. Ile wynosi a? I 1. Ile wynosi p? 2. A ile wynosi q? 0. Gdy postać iloczynowa ma jedno podwójne miejsce zerowe, to funkcję możemy zapisać od razu w postaci kanonicznej, zapisując iloczyn dwóch nawiasów w postaci potęgi. Wierzchołek tej funkcji jest zatem w punkcie 2 i 0. Teraz zajmiemy się taką funkcją zapisaną w postaci kanonicznej. Y równa się 5 razy w nawiasie x dodać 3 zamknąć nawias do kwadratu. Jak zapisać tę funkcję w postaci iloczynowej? Zauważ, że druga współrzędna wierzchołka wynosi 0, tak jak w poprzednim przypadku. Kwadrat tego nawiasu zapiszmy w postaci iloczynu dwóch nawiasów. Otrzymujemy. 5 razy w nawiasie x dodać 3, zamknąć nawias, razy w drugim nawiasie x dodać 3. Gotowe! Mamy postać iloczynową, która ma jedno podwójne miejsce zerowe minus 3. Spróbujmy podsumować, czego dowiedzieliśmy się z dwóch poprzednich przypadków. Jeśli mamy postać kanoniczną funkcji kwadratowej, której druga współrzędna wierzchołka jest zerem, to jej wzór to a razy w nawiasie x odjąć p, zamknąć nawias, do kwadratu. Aby zapisać tę funkcję w postaci iloczynowej, należy zapisać kwadrat nawiasów w postaci iloczynu dwóch nawiasów. Otrzymamy a razy w nawiasie x odjąć p, razy w drugim nawiasie x odjąć p. Porównajmy to z postacią iloczynową. a razy w nawiasie x odjąć x1, razy w drugim nawiasie x odjąć x2. Widzimy, że x1 i x2 są równe p, czyli pierwszej współrzędnej wierzchołka. W takim przypadku p jest podwójnym miejscem zerowym funkcji kwadratowej. Można to też dostrzec na wykresie. Wykresem funkcji kwadratowej, której druga współrzędna wierzchołka to 0, jest parabola, której wierzchołek leży na osi x. Pierwsza współrzędna, czyli p, jest jednocześnie jedynym miejscem zerowym tej funkcji kwadratowej. Zwróć jednak uwagę, że jest tak tylko w przypadku, gdy q wynosi 0. Nie ma znaczenia, ile wynosi p. A jak zamienić na postać iloczynową postać kanoniczną, której p i q są różne od zera? Sprawdźmy. Mamy tutaj funkcję y równa się 2 razy w nawiasie x odjąć 2, zamykamy nawias, do kwadratu odjąć 1. Przypomnij sobie, czego potrzebujemy, aby móc zapisać postać iloczynową. Miejsc zerowych i współczynnika a. Wiesz jednak, że nie każda funkcja kwadratowa ma miejsca zerowe. Jak szybko sprawdzić, czy nasza je ma? Zobacz. tu jest mniejsze od zera czyli wierzchołek paraboli jest pod osią x. A jest dodatnie, czyli ramiona wykresu są skierowane w górę, co oznacza, że przetną oś x. Wiemy więc, że ta funkcja ma dwa miejsca zerowe, czyli da się ją zapisać w postaci iloczynowej. Jak to zrobić? Zapiszmy najpierw kwadrat tego nawiasu w postaci iloczynu dwóch nawiasów. Zauważ, że w uzyskaniu postaci iloczynowej przeszkadza nam minus 1. Co możemy zrobić? Pomnożyć przez siebie te nawiasy lub skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia. Otrzymamy dwa razy w nawiasie x kwadrat odjąć 4x dodać 4 zamykamy nawias odjąć 1 mnożymy nawias przez 2 i od wyniku odejmujemy 1 otrzymując 2x kwadrat odjąć 8x dodać 7 co otrzymaliśmy postać ogólną gdy druga współrzędna wierzchołka czyli q jest różna od zera należy postać kanoniczną zamienić najpierw na ogólną tak jak zrobiliśmy to tutaj a następnie postać ogólną zamienić na iloczynową. Zrób to samodzielnie. Delta tej postaci wynosi 8. Pierwsze miejsce zerowe wynosi 2 odjąć 1 druga razy pierwiastek z 2, a drugie 2 dodać 1 druga razy pierwiastek z 2. Postać iloczynowa tej funkcji kwadratowej to 2 razy w nawiasie x odjąć w nawiasie. 2 odjąć 1 druga razy pierwiastek z 2, zamykamy nawias i raz jeszcze zamykamy nawias, razy w drugim nawiasie x odjąć w nawiasie, 2 dodać 1 druga razy pierwiastek z 2 i zamykamy dwa nawiasy. Gotowe. Zapamiętaj, gdy obie współrzędne funkcji kwadratowej zapisanej w postaci kanonicznej są różne od zera, to najpierw przechodzimy do postaci ogólnej, a dopiero później do iloczynowej. Warto tu wspomnieć, że po przejściu od postaci ogólnej do postaci iloczynowej może się okazać, że dana funkcja nie ma miejsc zerowych, czyli nie da się zamienić danej postaci kanonicznej w postaci loczynową. Pokażę ci taki przykład. y równa się minus 3 razy w nawiasie x odjąć 4 zamykamy nawias do kwadratu odjąć 5. Czy tę funkcję da się zapisać w postaci iloczynowej? Aby odpowiedzieć na to pytanie, sprawdźmy, czy ta funkcja ma miejsca zerowe. Przeanalizujmy położenie wierzchołka i kierunek ramion. Druga współrzędna wierzchołka, czyli q to -5. Wierzchołek paraboli znajduje się zatem pod osią x. Współczynnik a jest ujemny, więc ramiona są skierowane w dół. Wynika z tego, że ramiona nigdy nie przetną osi x, czyli ta funkcja nie ma miejsc zerowych. Co za tym idzie, nie da się jej zapisać w postaci iloczynowej. Dzięki temu sprawdzeniu nie musimy zamieniać postaci kanonicznej na ogólną, ani liczyć delty. Istnieje druga metoda zamiany postaci kanonicznej na iloczynową, wykorzystująca wzory skróconego mnożenia. Posłużymy się nią na przykładzie funkcji y równa się minus razy w nawiasie x dodać 3, zamknąć nawias, do kwadratu dodać 4. Najpierw sprawdź samodzielnie korzystając ze współrzędnych wierzchołka czy ta funkcja posiada postać iloczynową. Wierzchołek jest w punkcie minus 3 i 4 a ramiona są skierowane do dołu więc przedną oś x. Stąd wynika, że funkcja ma miejsca zerowe i postać iloczynową. Zaczynamy od wyciągnięcia a przed całe wyrażenie. Nasze a wynosi minus 1, więc otrzymujemy Minus 1 razy. Otwieramy nawias. x plus 3 w nawiasie do kwadratu, odjąć 4, pozmieniamy znak i zamykamy nawias. Zauważamy, że 4 to 2 do kwadratu i w nawiasie kwadratowym mamy różnicę kwadratów dwóch wyrażeń. x dodać 3 i dwójki. Korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia. a kwadrat odjąć b kwadrat, gdzie a to x dodać 3, a b to 2. Minus 1 przepisujemy. W pierwszym nawiasie jest suma a dodać b, czyli x dodać 3, dodać 2, a w drugim różnica, czyli x dodać 3, odjąć 2. Po wykonaniu obliczeń otrzymujemy minus 1 razy w nawiasie x dodać 5, zamknąć nawias, razy w nawiasie x dodać 1. Koniec. Aby zamienić postać ogólną funkcji kwadratowej na postać iloczynową, najłatwiej jest skorzystać ze wzorów na x1 i x2. Aby zamienić postać kanoniczną na iloczynową, najprościej jest zacząć od przekształcenia jej do postaci ogólnej. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji z tego działu oraz do zasubskrybowania naszego kanału, aby być na bieżąco.